Cześć! Witajcie na kanale Misji Marta Vlog. Zapraszam Was do oglądania i do subskrybowania mojego kanału. A dzisiaj mam dla Was pudełeczka. Nie sugerujcie się pudełkami, bo pudełka są zastępcze. Kupiłam te pudełka na Allegro jako pudełka niespodzianki z kosmetykami i pielęgnacją. Ten kosztował około 100 zł, a ten kosztował około 70 zł. Są to pudełka, nie wiem w których co jest praktycznie. Osoba, która sprzedaje te rzeczy, prosiła tylko o zostawienie w komentarzu cery, preferowanego koloru, jaki lubimy, rodzaju włosów, czy mamy jakieś problemy skórne i tak dalej. Więc ja to wszystko napisałam, otrzymałam tę pudełeczkę i specjalnie dla Was dzisiaj nagram. Zacznijmy może od tego tańszego, czyli tego. Kosztował on 69 zł, tam z przesyłką zapłaciłam jakieś niecałe 80. Więc zobaczmy, co mamy w środku. Zmieniliśmy kadr, zbliżyłam Was do pudełeczka, a więc otwórzmy i zobaczmy, co za 69 zł znajdziemy w środku. Ładnie zapakowane. A więc tak. Tak wygląda zawartość pudełeczka. Mamy tutaj, zaraz Wam powiem. Jest to krem do rąk. Kolejną rzecz, którą wyciągnę, jest to delikatny peeling enzymatyczny. Nie znam tej marki, więc jeśli już coś testowaliście, to chętnie posłucham. Próbeczka jakiegoś perfumu, La Diva. Kolejna jakaś próbeczka. Tutaj mamy taką saszeteczkę i jest to maska do włosów. Nie znam marki, pierwszy raz widzę, ale sprawdzimy. Kolejna rzecz, to znam, to są płatki pod oczy marki Starskin. Kolejna rzecz, jest to Estée Lauder Daywear krem o pojemności 7 ml, czyli też myślę, że taka próbeczka to nie jest chyba, albo na pewno to nie jest pełna pojemność, ale no, dobra marka. Kolejną rzeczą jest balsam do ciała. To jest już też większa pojemność. Nie wiem, nie znam marki. Jeśli wiecie, co to za marka, możecie napisać w komentarzu, czy polecacie, czy nie, czy używałyście, czy nie, czy używaliście. Może chłopaki też używają. Losuję, losuję. Widzę, że z tej samej marki mam tutaj żel pod prysznic. Fajny zestawik. Sprawdzę, jak pachnie. Bardzo ładnie. Kolejną rzecz losuję. I jest tutaj maska z Lancome. Nawilżająca bodajże.
jak dobrze czytam. Też taka mała próbeczka, myślę, że na raz, góra dwa. Coś jeszcze mamy w pudełeczku? Coś jeszcze mamy. Jakąś kolejną próbeczkę zapachu. I mamy tutaj tonik z Pixie. Fajnie, jeszcze nie widziałam nigdy takiej małej próbeczki toniku z Pixie. Bardzo lubię, fajny, złuszczający tonik. Super. No, ale tak myślę, na parę razy on wystarczy, nie więcej. Coś mamy w pudełeczku? Mamy jeszcze jakiś kremik, czy co to jest? Wydaje mi się, że jest to krem. Nie znam tej marki. Jakaś próbeczka. I teraz oddalę Was od siebie i pokażę Wam całość. Tak wygląda nasz zestaw za 69 zł. Myślę, że jest ok. Myślę, że te kosmetyki są warte swojej ceny. Mamy coś do przetestowania. Jak niektórzy nie przetestowali, jeszcze nie mieli. Mamy duże produkty. Bardzo duży krem do rąk, który jest większy nawet od żelu pod prysznic chyba, przypuszczam, bo chyba mam większą pojemność. Wydaje mi się, że jest to warte swojej ceny. Fajny jest ten boks. Rzadko spotyka się takie fajne boksy, bo już w swoim życiu trochę przerabiałam i niektóre nie były warte tyle, co zapłaciłam. To jest fajne, ale teraz sprawdźmy ten drugi dla porównania. Czy dużo różnią się ceną ten 70 prawie złotowy od tego 100 złotowego? Czy będą tam bardziej warte kosmetyki? Sprawdźmy to. Dobra, otwieramy kolejne pudełeczko, te droższe, i sprawdźmy, co mamy w tym pudełeczku. A więc już moim oczom rzuca się... wygląda to jak piórnik. Wybaczcie, przeczytam. Jest napisane, że to jest kosmetyczka. Jakaś francuska marka. Jak dobrze widzę. Nie wiem, może znajdziemy jakąś metkę, może dowiemy się, co to jest za kosmetyczka, od kogo. Dla mnie wygląda to jak piórniczek. Tutaj z taką zawieszką. W środku wygląda tak. I mamy tutaj metkę Christina Aguilera. Więc nie wiem, do czego był dodany taki piórniczek. Czy może to się sprawdzić jako kosmetyczka? No nie wiem. Patrzmy dalej. Dalej mamy znowu jakąś próbeczkę perfum. Nawet tego samego pana Emmanuel. Tamte były też tylko inny zapach. Kolejny produkt jest to Skin Oxy Gel, czyli jest to 12-godzinny żel do twarzy, taki kremik, malutka próbeczka, jest tutaj 5 ml, ale starczy taki na kilka razy. Dalej widzę maskę kolejną do włosów, tym razem z Douglasa. Kolejnym produktem jest też jakiś kremik, jakaś próbeczka malutka. Kremik albo jakiś serum z Lancome. Przepraszam, jeśli w tle słychać domofon, do sąsiadów ktoś dzwoni i od razu słychać. Kolejnym produktem jest kolejna próbka, jak dla mnie,
Peel of Mask. Widzę tutaj dużo próbek. Joskin. Tutaj jakaś marka kolejna, której nie znam. Kores. Tutaj jest z tej poprzedniej marki, też było w poprzednim boksie, ale tutaj jest kremik pod oczy. Kolejnym produktem jest tusz do rzęs. I to jest chyba tusz do rzęs, tak, z Douglasa. Kolejny produkt to kolejna rzecz z Douglasa. Moisturizing Body Milk. Łowię, łowię. O! Batiste. Suchy szampon do włosów. Super. Fajna taka mała pojemność podróżna. Bardzo się akurat z tego cieszę, bo często używam suche szampony do włosów, żeby odświeżyć trochę włosy. Łowię, łowię. I mamy tutaj płyn micelarny. Makeup remove do oczu Sephory. I wyłowiłam tutaj fajną rzecz. Szminkę. Szminka marki Colistar. Sprawdźmy, jaki ma kolor. Bardzo taka, powiedziałabym, delikatna, świecąca. No, może być. Ma nazwę. Nie ma nazwy, po prostu ma napisane dwa. Taka szmineczka. I tutaj łowię, łowię. Ostatni produkt. Doktor Irena Eris Aquality. Jest to krem. Krem nawilżający z aktywnymi kwasami. Fajnie. Warto wypróbować. I ten kremik jest dosyć spory, bo ma aż 10 ml. Nie wiem, czy to jest, czy w takiej wielkości sprzedają te kremiki, czy nie. A więc zapraszam Was, to już koniec, zapraszam do podsumowania. A więc tak, mamy tutaj podsumowanie produktów z boksa numer 2, który kosztował mnie 100 zł. Nie wiem, jak mam porównać te produkty, który mi się wydaje, że powinien być droższy. Tam też były duże produkty, ale tutaj mamy chyba troszkę droższe. Mamy doktor Irene Eris, mamy tusz do rzęs, który też jest trochę warty w Douglasie. No ciężko mi jest stwierdzić, czy tu są lepsze produkty, czy tam. Wydaje mi się, że porównywalnie. Dajcie znać w komentarze, jak Wy uważacie, który box jest dla Was lepszy. Czy ten za 100 zł, czy ten za 70 zł. Ja mam troszkę mieszane uczucia, bo chyba jednak troszkę wydaje mi się, że ten za te 70 zł mógłby być więcej wart. Chociaż nie wiem. W każdym bądź razie zaraz pokażę Wam wszystkie produkty z boksów. Oto wszystkie produkty z naszych dwóch boksów. Zastanawiam się, czy były one warte około 170 zł, około 200 zł z przesyłkami. Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że chyba jednak nie. Chyba jednak to jest troszkę takie naciągane. No, ale na pewno zużyję, jak nie ja, to oddam coś bliskim, jeśli nie będzie mi pasować. Mam nadzieję, że film o boksach Wam się podobał.
Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Zawsze możecie zostawić jakiś komentarz. Zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama Missy Strawberry. Cześć!